Drodzy Państwo, witajcie. A dzisiaj jesteśmy w stajni bardzo, bardzo przyjaznej koniom pod Radomiem. I to są te nasze maluchy, znaczy maluchy, bo stoję przy maluchu. Konie wykupione w Staryszewie. Jak wiecie, Gloria, mama właśnie, no oficjalnie już mówię Kaszmira, to jest Kaszmir. Mama tego malucha nazywa się Gloria i wczoraj u niej byliśmy na klinikach. Sylwia, opowiedz. Jak on się zachowuje, ten mały i niedobry? Mały to jest taki typowy, taki szczeniak. On jest rozbrykany, wesoły, ale przy okazji jest ufny do ludzi. Nie jest jeszcze taki skrzywdzony przez nikogo i do każdego przychodzi z takim, taką zdrawiającą radością. Jest takim właśnie zachowaniem mojego szczeniaka. Cieszy się. Trochę rozrabia, trochę jest wykucza ciotce, ale jest takim wesołkiem. A robiliście teraz kopyta? To znaczy tak, kopyta były robione po przyjeździe. No tak. Spotkane. Ale kopytka tak, zrobione, a odrobaczyliście? Dzisiaj. Dzisiaj były odrobaczone. A Aurelia przyjeżdża... Z odrobaczaniem nie było żadnego problemu, zajadały. No, wszystko smakowało, bo widzę, że jeść im się chce i cześć. Aurelia przyjeżdża cały czas do nich. Tak. No i Aurelia, opowiadaj. Och. Tu, musisz do ludzi mówić. Źrebak zawładnął moim sercem. To jest mój ulubieniec, mimo tego, że ciocia jego tutaj obok tu stoi. Idziemy do cioci, chodźcie. Co? Weź też tam, bo ja kocham malutka. Zobacz, ja jestem malutka. Ciocia nazywa się Mira. Możemy mówić Mirra, albo po prostu Mira. Pewna pani poprosiła, że jej mama bardzo kochała konie i niedawno odeszła na drugą stronę tęczy i poprosiła, czy koń, który ma, został uratowany, czy może otrzymać to imię. Więc na szczęście, niech życie po prostu cały czas trwa i niech będzie ciągłość tego życia, to niech po prostu będzie. Sylwia, opowiadaj o niej. Mira jest taka najbardziej nieśmiała z tej trójki. Nieśmiała dziewczynka. Dopiero pomału się do nas przekonuje, pomału przestajemy jej przeszkadzać przy wchodzeniu do niej do boksu, bo wcześniej to była taka niedostępna, ale uspokoiła się już wie, że można nam zaufać. Ma swój punkt i uwielbia drapanie tutaj. I za drapanie tutaj jest w stanie już zrobić wszystko. Miny takie, tak, robi miny i już. Po drapaniu tutaj to już wie, że ją wszyscy kochają. Wszyscy kochają. To jest jej ulubione zajęcie. Trzeba ją drapać to. Słuchajcie, kochani, ona, tak jak Gloria, ma ten skórzany, taki gruby kantar, ten z przeszłości. Jeżeli ktokolwiek z Was, może znowu, bardzo mocny kantar, ale z taśmy i duży, bardzo duży, przekazać tej miłej dziewczynce, to bardzo prosimy, bo jak wiecie, w tarze skór nie ma, a oprócz tego to jest przeszłość jakaś, ta niedobra. Aurelia, co ty powiesz o Mirze? O Mirze co powiem? Mira ma przepiękne oczy. W ogóle no, jest zresocjalizowana przez tutaj Sylwię i jej współpracownicę. Dlatego, że ja przyjeżdżam po pracy odwiedzać. No ale to nie to samo, co być cały czas tak, jak jest Sylwia. Sylwia nauczyła jeść marchewki, jabłuszka, dotykać, że Mira się nie boi właśnie jak się wchodzi do boksu, jak się ją mysia, czesze. Także musimy powiedzieć, że wszystko w sumie zawdzięczamy Sylwii, która naprawdę... Widać, że konie są zadbane. I zmieniły się bardzo, bo ja teraz mogę podchodzić się, wtulać do nich. Muszę zostać tu, bo my idziemy teraz do tej malutkiej takiej dziewczynki, która nazywa się Misia. Michał, to do ciebie. Ty wiesz, że otrzymała imię, no co? Nie zna cukierków? Misia nie lubi. Nie lubi cukierków, jabłuszko i marchewkę tam. To Misia jest indywidualistką i koniec. Nie będę jeść cukierów, ona po prostu. Ona je eko, ona je markaki. Ale słuchajcie, kochani, znowu, Sylwia, czy my możemy powiedzieć, gdzie się znajdujemy, czy nie? Tak. Dobrze, to powiedz, gdzie jesteśmy, bo, kochani, tu znajdują się uratowane konie. I gdyby ktoś z Was chciał przywieźć, za zgodą oczywiście opiekunki stajni, marchewki i jabłka, dla zwierząt, które tu są, które tu żyją, i dla tych naszych takich maleństw,
to jasne, że zapraszamy, ale to wszystko za zgodą Sylwii. Zostawimy telefon do Sylwii, żeby z nią się umawiać, żeby tu tłumy się nie pojawiały i żeby nie zaburzać po prostu życia w tej stajni i pracy, która tu się odbywa. Także Sylwia, no to opiekunko nasza, mów coś o misi naszej maleńkiej. Misia jest taką ulubienicą, maskotką wszystkich. Maskotka, widać. Jest taka nietypowa, ma taką nietypową maść, ma troszkę oko, wszyscy ją podziwiają, wszyscy przyjeżdżają i pierwsze na co zwracają uwagę, to jest misia. Misia jest malutka. Tak, misia ma swój fan klub. Przywożymy jej marchewki, jabłuszka. Mamy zajęcia z hipoterapii, więc misia została ulubienicą dzieciaków. I dzieci ją całują? Tak, dzieci ją całują, przynoszą jej całe reklamówki, właśnie jabłuszek. I to jest największe szczęście karmienie misi. Także wszystkie, u nas jest taka zasada, że jak dzieci przychodzą, to karmią konie tylko tak, że wrzucają do żłobu. Misi żłób się nie pustoszeje od jabłuszek. No to cudownie. Sylwia, powiedz, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Radomiu i stajnia na ulicy Krzewień, więc stajnia nazywa się Stajnia Krzewień. Tutaj nie wiem, czy... Boże, jak się nazywa świnka? O, tu Klementyna. Jest. Tu jest Klementynka. Klementynka udaje pieska, albo pieski udają świnki. W każdym razie... Klementyna jest wolną świnią, nie jest zamykana, mieszka z nami jak pies. I ci, którzy nie wiedzą, to świnki są inteligentniejsze od psów. Klementynka tutaj rządzi. Tak, jak karmimy, to Klementynkę trzeba zamknąć w innym pokoju, bo zawsze odgoni pieski, bo ona jest ważniejsza. I jak to świnia uwielbia sobie grzebać w boksach, w słomie, w kupie, także jest najważniejszą świnią, bo robi to, co świnie lubią najbardziej. Słuchajcie, jest to bardzo, świnia? Bardzo... Świnia, no. Bardzo przyjazna stajnia. Bardzo przyjazna stajnia, bardzo się cieszymy, że Sylwia zgodziła się, że nasze dzieciaki zostaną tu jeszcze miesiąc. No bo kochani, czekamy, żeby wszystkie razem pojechały nasze konie, czyli Gloria, która jest na klinikach niedaleko w Warszawie, żeby one wszystkie cztery razem mogły pojechać do domu do tarmy. Iwona, a powiedz te wszystkie dzióbki, które się tu wypijają. Piękne miejsce, naprawdę, jak to dobrze, że są przyjazne miejsca dla koni i trzeba je wszystkie pokazywać. Nie wszystkie są dobre, dlatego tam, gdzie jest dobro, to trzeba to pokazywać. A nasze konie i wasze konie, uratowane przecież w tym roku w Skaryszewie, czujesz tu bardzo dobrze. Ja nie wiem, co zrobi Sylwia, jak je zabierzemy w końcu nasze dzieciaki. A nie wiem, jak to się w ogóle zapłacze. Ja się przyprowadziłam. No i co, kochani, jeżeli możecie, pomagajcie ze wszystkich sił i prosimy. Teraz mamy przedwiośnie. Musimy wybudować, odrestaurować starą szkołę. Bo ja bym chciała, żeby wyglądało tak jak tutaj. Dla tych takich biednych staruszków. Kochani, dam radę. Wszyscy razem, jak zwykle. Piękne miejsce, dlatego pięknie chcę się mówić. Dziękujemy wam za pomoc. I Sylwia, tobie też. Bo dzieciaki są szczęśliwe i... W grupie siła!